Kuźwa, ale wysyp grzybów będzie tytuł 2023. Dokładnie, nie przeklinając, to będzie. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich widzów na najnowszy film z grzybobrania. Jestem z kolegą Grzesiem. Siema. Siema. I dla was nakręciłem jakiś materiał, co uda się trafić, zobaczycie sami, więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najlepszy film. Kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Na tą chwilę, drodzy państwo, jest poniedziałek, 14 sierpień, 7.54. Późno, bo późno, ale kolega nie mógł wcześniej, więc razem przyjechaliśmy, więc musiałem czekać na kolegę, aż będzie miał w końcu czas, aby jechać na grzyby, więc tak to mniej więcej wygląda. Więc pochodzimy, zobaczymy, jak to wygląda, czyli w końcu w lesie, a co uda się trafić, zobaczycie sami. Więc idziemy, szukamy, zbieramy i sam jestem ciekaw, co jak. Grzesiu, jak coś, to wołaj! To pierwszy znajdzie ten hu. No zobaczymy. Więc tak to wygląda. Ja już mam. Ja już mam dwóch pierwszych. To jesteś jeszcze. Wiem. Ja mam drugi. Też dwóch? Ale jest drugi. Dwóch, jeden. Trzech, ja dwóch. Dwóch borowików. Małe, bo małe, ale są fajne. Więc, drodzy państwo, zapowiada się pięknie. Pierwsze grzybki są. Nieduże, ale są. I o to w tym wszystkim chodzi. Żeby jak najwięcej nazbierać tych naszych borowików na tym dzisiejszym wspólnym wypadzie z Grzesiem. No, ładny. Więc Grzesiu teraz ładnego trafił i ja idę poszukać, tak aby nazbierać przynajmniej pół koszyka tych grzybów. No ile będzie, tyle będzie, trudno. Najważniejsze jest wypoczynek, chodzenie po lesie, szukanie grzybków, bo nie zawsze mamy możliwość szukania jeszcze wtedy, kiedy nie sezon na grzybki. Więc pochodzę pomalutku z Grzesiem i zobaczycie sami, co i jak. Więc zostańcie z nami z scyzorykami, bo sam jestem ciekaw, ile ich będzie i jakie sztuki w dniu dzisiejszym. To moje, no dobrze, że nie, bo byś już... No gdzie masz, Grzesiu? Powoli. No. Jest jeden, drugi, trzech, tak? Tu. Trzeci, cztery, pięć. No, takie fajne. No trzeba szukać. No i takie już fajne grzybki. Dobra, zostawiam je. Ja nie zbieram. To nie zbieraj. Dobra. Dobra, wyjmuj. Nie nagrywaj mnie jak palę. Dzieci nie. Później będą patrzeć. Tak, nie, tak tego? Nie, krótko odcinasz? No jak? No zdrowe, nie? No nie. Bo ten zdrowy, no. No bo to trzeba krótko ciąć. A zobaczcie, drodzy państwo, jakie Grzesiu fajnie trafił. O, to takie. Co tego, o, jaki ładny. Tego to już króciutko. I zobaczcie z drugiej strony, pokaż. Czysty. I widzicie, tak to wygląda. Tu ma jeszcze Grzesiu dwa. O, jaki grubasek fajny. Baja, nie, Grzesiu? No takie mogą być. Mogą być. I takie bywały, ale patrz. Ale nie, takie czyste. Czyste. I tutaj. To masz pięciu, tak? Pięciu. Tak. A ja dwóch tylko. Ale zobacz, jakie moich. Grzesiu, małe. Bo jesteś leszczem. Bo jestem leszczem. Dobra, szukamy dalej. I jest bajecznie. Nie inaczej, więc ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Tu jest taki ładny borowik, więc go przytulimy i szukamy dalej. Mamy cegla, stoporę, dwa
piękne borowiki. Zobaczcie. Cyglaczki. Jeden. Dwa. Trzy. I tu dwa jeszcze. Pięknie rosnące cyglaki. Pięknie. Pięknie. Tu, ale nie ma. To w sumie mamy 5 borowików cyglastoporych. Kolejny cyglastopory borowik. Jaki piękny. Zobaczcie sami. Jaki śliczny cyglaczek. Więc go skrobniemy do koszyczka. I tu drugi. Drugi. Więc musimy tutaj poszukać, czy nie ma ich więcej. Mam w końcu borowika. Jaki ładny. Jaki ładny. Grubasek. O, tu jest jeden z borowików, a drugi jest, szukam po drodze, wyżej. Wyżej, pięknie. Dwa jeszcze. Trzy. O, to mi się podoba. Jeden. O, to mi się podoba. Jeden piękny, drugi piękny, trzeci maluszek, czwarty piękny i piąty. Ale poszukam. W końcu mamy. Tak. 2, 4, 7 sztuk. Przyznać musicie rację, że piękne prawoski świętokrzyskiej ziemi. Kolejne dwa. Piękne borowiki. Jest kolejny. Kolejne dwa. Zobaczcie, jak pięknie. A tu dwa borowiki. Dwa prawoski. I już coś się dzieje, drodzy Państwo. Nie inaczej. Więc obczyszczę i do koszyka. Pójdziemy trochę tędy, tutaj gdzie troszkę jest zielono. O, jest, 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 jest. Zobaczcie, jak pięknie jest. Jak pięknie. A tutaj tak zielono. A tutaj taki borowik rośnie. Śliczny grzybek. Więc go przytulę. Nie inaczej. Przytulę. To co jest? Nie, to nie borowik. Więc szukamy dalej naszych prawusków. Za to to. Oj, 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 oj. To jest borowik. Jaki śliczny. Dwa prawuski. Dokładnie. Dwa prawuski. Jeden cyglastopory, drugi zwyczajny. Zobaczcie, cyglastopory oraz normalny
Polski, przyznać musicie rację. Dwa odmienne gatunki, bardzo się kochające. I tu ceglaczek. Piękny borowik. Kolejne dwa ceglaczki. I zbieramy dalej w tym lesie. I tutaj rosną takie piękności. Dokładnie takie piękności ze świętokrzyskiego lasu. Dwa śliczne borowiki. Zaś tu, drodzy Państwo, pojedyncza sztuka. Więc go przygarnę, tego samotnego, rosnącego tu borowika. A te, oczywiście, że je zabiorę, bo są piękne. Piękne trzy prawoski. Piękne trzy prawe grzybki. Tym też nie pogardzę, bo jest piękny. Oraz obok rosnący, przykryty delikatnie mchem, prawusek. Piękne dwa prawuski. Ale tu jest kolejny. Dwa. Zobaczcie, jak pięknie. Dwa kolejne. Tu jeden. Oraz tutaj drugi. Był. Trzeci. W tym miejscu. Oj, 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 oj. Już się napełnia koszyk. A tu jest kolejny. Kolejny. Więc z górki na górkę, tak pasami chodzę, żeby je wyzbierać. Zobaczcie, tu jeden. I tu z daleka widzę kolejne. Więc góra, dół, tak, że aż się zmęczyłem. Więc napiję się kawy i zrobię szybką przerwę. Zobaczcie. Zobaczcie, jak obrodziły prawuski. Dokładnie. Jak obrodziły prawuski. Cztery. Więc napiję się kawki. Więc, drodzy Państwo, wasze zdrówko. Napiję się kawki. Wasze zdrowie, drodzy Państwo. Idziemy dalej. I kolejnego widzę. Widzę stąd kolejnego. Ale tym razem to jest borowik ceglastopory. Zobaczcie, piłem i zobaczyłem kolejnego prawuska. Zobaczymy, czy tu nic nie ominęłem. Tu nic nie widzę, a tu w oddali był ceglaczek. Dwa piękne ceglastopory borowiki. Trzy. Tu są dwa. I tu trzeci. Bajecznie. Jak zwykle na moich filmach jest bajecznie. Nie inaczej, przynajmniej ja tak uważam. A wy? I tu jest schowany kolejny borowik ceglastopory. Jest bajecznie. Nic dodać, nic ująć. Cóż można chcieć? Grzybobranie całą parą.
Więc drodzy Państwo, bajecznie jest. Bajecznie. Ojojoj, jakie piękne teraz widzę, ale cyglasto porę, więc je przytulę. Przytulę, bo są śliczne. Śliczne są, drodzy Państwo, przesunę obraz. Zobaczcie, jakie piękne. Jeden. Drugi. Trzy, cztery. Pięciu. A tu żuczek. Sześciu, siedmiu. Osiem, dziewięć, dziesięć. Piękne. Dziesięciu. Jedenaście. Dwanaście. Dwunastu. Trzynastu. Czternastu. Piętnaście, szesnaście. Tych nie liczę. To jest czternastu. Piętnastu. Tu przez zwierzęny. Szesnasty. Siedemnasty. Osiemnasty. Dziewiętnasty. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia dwa. Dwadzieścia trzy. Powiem Wam, że zmęczyłem się. Dwadzieścia trzy. I to by było wszystko. I to by było, drodzy Państwo, wszystko z tego miejsca. Dwadzieścia trzy. Dwadzieścia cztery. Dwadzieścia pięć. Zmęczyłem się. Dokładnie 25. A tu nie widać końca. Nie widać końca. 25. To nie. 25. 26. 27. 28. 28. Więc przejdę jeszcze kawałek. 29. Nie, to nie, to jest podgrzybek. 28. Całe stado borowików ceglastoporych w tym miejscu. Całe stado. Jak widzicie, 29, które oczywiście obczyszczę, przytulę. 30. Więc pozbieram je w kubkę, zrobię zdjęcie i zbieram dalej.
34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, te nie, 52, wszystko do suszenia, 52, 55, bo tam wcześniej naliczałem, nie nagrywałem, 55, 56, 56, 57, 57, ten jest za miękki, 57, 58, czy podgrzyb, nie, podgrzybek, tu mamy 57, już się zmęczyłem. Idziemy na borowiki zwykłe. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63, 63. Zobaczcie, jakie ładne. 63, 64, tak jeszcze dozbieram, 65 i na kupę wszystko składam, 65, znalazłby jeszcze, ale odpuszczam sobie, bo mało mam baterii, 65, 66, 66, 66, 66, 67 widzę, 67, 68, same kapelusze, 68, 69, 69, 70, 71, 70, 71, 71. Już nie widzę i zejdę na dół. 71 borowików, cegla stoporych z jednego miejsca.
zmęczyłem się, powiem wam, górę w dół, 71. Piękna miejscówka, widać, że nikt nie chodził. A jak ktoś był, to może nie zbiera tego gatunku ceglastoporek, borowików. One są najprawdziwsze. Ceglastopory, borowiki i bardzo smaczne. Dobrze. 72. Okej. Więc wracam. 73. 73. 74. 74. O, już lecą mi. 74. Tu jest, ale już nie biorę. Dobrze, idę do koszyka, ułożę to 74 borowiki. Ułożę i tyle co ułożę, zrobię zdjęcie, pokażę wam ile, ale jest 74 borowiki. Z tym, że niektóre zerwałem. Mogłem gdzieś zostawić kupeczkę 74. No i do równego rachunku, a nie podgrzybek. Także było 75. To jeszcze spróbuję znaleźć jednego. Na 75. Na 75 borowików ceglastoporych z jednego miejsca. Zobaczcie. Tyle ich było. 75. 75. Niektóre mogłem ominąć, drodzy państwo. Ominąć niektóre mogłem. 74, 75. Tu jeden. To jest 75, bo już zgubiłem rachubę, naprawdę. 74 czy 75 było, ale tu mam jednego. To będzie jako 75. I już wychodzę stąd. Idę w inne grzybki, bo jeszcze by trafił, tutaj trafił, by chodził, by góra, dół, wyżej by poszedł, ale już mi nie chce się ich zbierać. I tu jeszcze jeden, dwa, dwa, trzy, zobaczcie, trzy. Cztery. Cztery. Podgrzybek. Podgrzybek. Jeszcze jeden i będzie 80. Jeszcze jeden i 80 i zwijam się stąd, naprawdę. Szybko jednego muszę trafić i będzie 80 borowików z jednego miejsca. Jest 80. I drodzy państwo, 80 borowików z jednego miejsca. Kilka mogłem wsadzić do koszyka. Jak nie wierzycie. Ale było 80 borowików, więc
Jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu bajecznie, nie inaczej, bajecznie. Jak nie wierzycie, to jeszcze tu jest ta kubka, która zostawiłem. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. To muszę dodać do tamtych i wtedy będzie 80. Teraz jest, drodzy Państwo, w tej chwili 80 borowików. Nie będę liczył tego, ale tak, liczyłem na filmie, jest 80. 80 z jednego miejsca borowików ceglastoporych. No i wśród nich są 2 czy 3 podgrzybki. Osiemdziesiąt z jednego miejsca. Drodzy Państwo, wsadziłem to, idę schować to do samochodu, część, bo dużo tego jest. Widzicie, tam było 80 parę i tu kolejne ceglastopore, więc zbieramy póki są. Idę to zanieść do samochodu. 2, 4, jeszcze 5. Więc idę zanieść to do samochodu. Widzę w oddali samochód. Muszę to gdzieś przesypać. A tu mam zwykłego borowika, więc go... Kesia już. I to zostawiamy. Idziemy dalej na łowy. No ładnie, Grzesiu. Panie? Nie. Zmęczyłem się. Zmęczyłeś się. Tą drogą się zmęczyłem właśnie tutaj do ciebie. No widzisz. I tak koledze to do suszenia, więc jedę tego nosił. Tak, to się nadaje, ale... No? Nie będę mówił na to. A co tak z siebie kapie? Bo tak się zmęczyłem, ty. Ty czym? No tym, teraz tą drogą do ciebie. Ale Grzesiu, tego ładnego masz. Wiesz, że ja byłem, ty, wiesz, ja byłem. No nie wiem, gdzie byłeś. Wiem, że... Ej, weź tam, nie dotykaj, nie kradnij. Brudzisz mi grzyby, masz brudne ręce. No, faktycznie. No, weź, bo zbierasz jakieś śmieci. Bo śmieci byś pozbierał właśnie. No, robisz bałaganu i... Dobra, idziemy dalej. Czekaj, chłopie, muszę ochłonąć. Tu był, z samochodu go zobaczyłem, bo jedziemy dalej. Widzisz? Pa! Z samochodu go zobaczyłem, więc sztuka to sztuka. Poczekaj, szybki rzut okiem. Jest drugi. Drugi, trzeci, trzy. Poczekaj, Grzesiu, już idę, żebyś się nie denerwował. Ale to z drogi, widzicie? Dojrzałem go jadąc samochodem i w końcu 3 piękne borowiki. Grzesiu, 3, jedziemy przed ciebie. Grzesiek mówi, że wysiadaj po drugiej stronie z koza. Widzę, 2. Dwa kozaczki. Jest grzybów, no. Jest grzybów, dokładnie. Się cofa, cofa, coś doszczek. Prawdziwek, no. No ale to sobie znalazłeś z tego, to ty sobie go wyciągnij, wychudź. Weź mi no weź, proszę, wychudź. Wiaderka nie będę wyciągał. Nie. Wychudź, pokaż Państwu. Nie zobaczysz teraz. Ja mam nóż, nie mam noża. No nie widzę. Przyrowie, pokaż, Grzesiu. Tutaj, o, jest. Dobra, chodź, taki ogryzek. Nie, to kanie są? To nie kanie. Pokaż. To nie kanie. Nie, to nie kania. Dobrze, jedziemy dalej. Mów, bo ma... No, co Grześ? Jak w pół godziny nie znajdę całego wiadra, to zostawiam cię w tym lesie. Jak w pół godziny nie znajdzie całego wiadra? A, tak miało być tyle grzybów, tak samo mówiłeś. I tyle, krótka piłka. Grzesiu powiedział, krótka piłka. W pół godziny zbiera całe wiadra, jak nie, to odjeżdża i zostawia mnie... Pół do 11. W lesie. Masz 34 minuty. Dobrze, szukamy. No to postaraj się, postaraj się. Wchodzimy. To znowu pierwszy znajdzie ten. Ten pan. Dobra. Wchodzimy i ja tamte. Tam jest koło ponad 90, koło 100. I tu same zwykłe, a ceglastoporę przesypałem. No i zbieramy. Dozbieram do koszyka i jedziemy do domu. Więc zostańcie jeszcze z nami, z scyzorykami, bo sam jestem ciekaw, co jak. Jest, Grzesiu. Jeden, ale tylko jeden. O, piękny prawusek. Idziemy dalej.
a ja dalej zbieram piękne ceglaczki, krótkotne, drodzy Państwo, ale piękne są. 2, 3, 4 i tak do wydania 5, 6, 7. Osiem, dziewięć, tu sam łebek weźmiemy, bo się oderwał, 10, mamy 10, 11 ceglaczków. Jedenaście cegla stoporych. Najwięcej jest ceglaków. Zwykłych mało, same ceglaki. Ale cały czas zbieram. Zobaczcie, jakie piękne ceglaki. Zbieramy. Nie inaczej. Kosz się napełnia, ale tak mówię, ceglaki. Cegla stopory. Ceglaczki. Nie inaczej. Piękne borowiki. Cegla stopory, borowiki. No w końcu zwykłe, bo same ceglaki, ale tu mam w końcu pięknego jednego, drugiego i tam dalej widzę trzeci. W końcu dla odmiany 3 prawuski. Pójdę trochę tędy. Mówię las typowo borowikowy, ale ceglaki wszędzie. Wszędzie najwięcej ceglaków. Jak widzicie. No ale zbieram i tak to nie dla mnie. Kolega prosił, więc nie ma. I tak to mniej więcej wygląda. Grzesiu! Nie, to nie Grzesiek. Grzesiek! Nie, to nie Grzesiek. Podobny, łysy, ale nie Grzesiek. Torebkę ma na tym, to kto inny. Dobra, idę niżej. No i szukamy jasnych borowików usiatkowanych. Ale wszędzie tylko ceglaki. Dokładnie. Cegla stopory, borowiki. Nie są borowiki ceglastopore, to jest borowik żółtopory. Borowiki żółtopory, więc grzyb nie nadający się do jedzenia. Żółtopory, jak ładnie, ale tutaj czym dalej, tym bez grzybów. Zobaczcie, jak pięknie, ładnie, ale nie ma grzybów. Dobrze, cofnę się trochę. Pójdziemy w drogę z powrotem, ale trochę z boku, bo nie chcę za daleko wyjść, a mało baterii mi zostało.
że jakbym zabłądził, to drodzy Państwo, zobaczcie sami, 14% baterii. Wyłączyłem nawigację, wyłączyłem internet i teraz oszczędzam na baterii, tak aby dojść do samochodu, bo naprawdę drugi raz jestem w tym lesie, na górę, na dół, zmęczyłem się. Naprawdę, drodzy Państwo, zmęczyłem się, ale tu nic nie ma. Ceglaste pory stare i oprócz tego nic nie ma, więc pójdziemy wyżej, tam ko samochodu, gdzieś przy drogach będziemy chodzić. Tam trafiały się prawózki, a tutaj albo ceglaste pory duży, albo nic, pustka. Tu jest coś. W końcu trzy. Jeden. Drugi zjedzony przez ślimaczki. I tu widzę trzeciego. Trzy. Borowiki nic nie ma. Tu już nic nie widzę. Nic. Trzy takie wszamane przez ślimaki borowiki. Tu były cięte, tylko nie wiadomo kiedy. A tutaj co jest? Zobaczcie, że cięte były, a tu jest borowik. Borowik, więc go przytulę. Jeden. Drugi. Dwa. I tu trzeci. Trzy borowiki. O długich nogach. Dobrze, ale to był czwarty, widzę. Czwarty. Tu się schował. Zobacz. Czwarty borowik. Więc sztuka. I szukam dalej. Prawusków. Jest kolejny. Kolejny. Tu jaki gruby, jaki piękny borowik. Zobaczcie, jaki piękny prawosek. A tu cyglaczki i cyglaczek, czy podgrzybek. Borowik i podgrzybek, ale zobaczcie, jaki piękny. I w oddali widzę cygla stoporego. Dużo ich jest, dużo. No ale grzybek to grzybek. Nie ma co narzekać. Tnę krótko do koszyka. Sztuka to sztuka. I zbieramy dalej. Przy drodze, na drodze. Tu mamy co? Kozaczka. Tu mamy ceglaczka i tu kolejny ceglaczek. Okej. Tu jest w końcu zwykły. W końcu zwykły i tu jest kolejny. I o to chodzi. O to chodzi, drodzy Państwo. Tam są ceglaste pory, tu jest borowik. To mamy tak, tu. Tutaj. Tu kozaczek. Tu borowik. Tam dwa kozaczki. Ale wchodzę dalej. Chodzę dalej, tu kozaczek, 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 kozaczek. Ceglaste pory 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. No szukam dalej, ale borowików. Widać, że nikt tu nie chodził. No ale większość to widzicie cyglaki. Większość to cygla, stopory, borowiki. Jak widzicie, cygla, stopory. Ale obskoczy ten lasek, bo już się kończy, nie jest duży, i wyzbieram do suszenia te borowiki, jak znalazł. Tu dwa, a z boku zobaczymy tu, więc je wyzbieram, nie inaczej, wyzbieram. Dokładnie było 35 borowików, zobaczcie. No i tu jeszcze biały jest. Większość cegla stoporów, rych, ale tu jeszcze jeden ładny w krzakach rośnie, więc go zabiorę. 36 z tego miejsca, zdrowy, 36 i wsiadę, 36 w tym jednym miejscu, 39 było. I tu 2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47 w końcu. 47. Pięknie. 47 borowików. Ok, jest biały, zwykły biały. Szukam tych jasnych. Kolejny. Zobaczcie. Ok, nabijam. Idziemy dalej. Było tak, było 51. 52, 53, 53, 54, 55, 56. Pięćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt osiem. Tamtego odpuścimy, albo jak będzie, jak już obcięty. 59. Już jest cała siatka. 59 borowików. Idziemy do koszyka. Tylko gdzie jest ten koszyk teraz? Chyba gdzieś tam u góry. W samochodzie wyłożyłem. Tu mam tyle. I jeszcze. Jeszcze. Mamy tutaj cyglaki, jest cyglaczek, cyglaczek, widać, że tu nikt nie chodził, niedaleko jest samochód, bo w stronę samochodu chodzę, tak aby, to mamy dwa i tu są zwykłe, piękne borowiki, zobaczcie, tak i z tej strony podejdę. Jest tak, piękny prawusek, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dwa, cztery, pięć i tam jeden niżej, sześć pięknych borowików. No fajne miejsce, fajne miejsce.
I tam widzę kolejne. Tu chodziłem, ciąłem, czyściłem. Tu są te dwa kozaki. Dobrze, szukamy zwykłych. Więc cofnę się z tych soków i nabiję te piękne borowiki z tej strony, jak mamy. Jest jeden. Jest i drugi. No to krzaki trzeba dokładnie obskoczyć, bo nikt tu nie chodził. Widzę, że nikt tu nie chodził. A samochód jest tam niedaleko. No bo każdy idzie daleko w las, przy drogach, tak, a nie po krzokach. Mam jednego białego i 7 ceglastoporych. Idę do koszyka. Ale mi się to rozwaliło, wszystko mi się rozwaliło. Nie, muszę wyjść stąd, nie mam w co zbierać. I biały, tu jest biały. Widzicie, ile jest grzybów. Mega wysyp. Nie inaczej. Będzie tytuł: kuźwa, ale wysyp grzybów. 2023. Dokładnie, kuźwa. Nie przeklinając, ale wysyp grzybów. Drodzy Państwo, urwała mi się torba. Ja już nie mam w co zbierać. Wcześniej dwie reklamówki samych ceglastoporych. Ponad 100. I tutaj już torba mi się rozerwała. Przyszłem do samochodu i czekam na Grzesia. Na Grzesia, bo nie mam jak zbierać. Torba się rozerwała i jak tu chodzić po lesie? Z pełną torbą rozerwaną i koszem pełną grzybów. Kuźwa, mega wysyp grzybów. No i co, Grzesiu, zabierzesz mnie czy nie? Dlaczego? Powiedziałeś, że całe wiadro ma... Ja stąd poszłem. Poszłem na tą stronę. I tu więcej jest białych. No ja tu tylko teraz, o, teraz zebrałem te, a tak to same borowiki. Same te borowiki. Same, no i co robimy? Chodzimy czy jedziemy, czy jutro przyjedziemy? Wsypujemy do bagażnika i wchodzimy. Wchodzimy? Nie, nie. Nie, nie, bo już dziecko mi dzwoni. Dziecko dzwoni, dobra. To nie, Grzesiu. Ale mega wysyp, nie? Ale robaczynę, dużo robaczyny. No ale to mam nadzieję, że... 3/4, nawet dajmy 2/3 to jest robaczyna. 2/3? No, a to się posprawdza. Ja też. To jest tak. Multum. Grzesiek, ja nie miałem co, torba mi się urwała. Bo ja to wiesz... Z ciebie taki grzybiarz. Ja koledze. Taki grzybiarz. Tak, ja koledze, zobacz, urwało mi się. Takich to ja nawet nie zbieram, chłopie, ty. No ja wiem, że ty takich nie zbierasz. A ja dla kolegi, on powiedział, ceglaki brać, bo on wszystko suszy. No i widzicie, no, tak to ja, leci. Bo ja nie zbierałem fajansu. Grzesiek nie zbierał fajansu. Proszę bardzo, Grzesia. Ale tam masz duże, a duże to wiesz, mało. Słuchaj, wchodzi w jadro. Duże, ty nawet dużego nie znalazłeś. Nie, 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 ja mam małe. I tak mówię, drodzy Państwo. Dużego znaleźć to nie jest sztuka. Dobrze, teraz. 318 moich. 318, których nabiłem. I Grzesia, i tak to mniej więcej wygląda. Więc jest tych grzybów, nie? Tylko jest. Już nie mam czasu chodzić. Nie. Mega wysyp, tak mówię, kuźwa. Mega wysyp borowików. I tak to leciało. Więc dziękuję, Grzesiu. Jedziemy na Kielce. Cześć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału. Lajki, komentarze, że wciąż jesteście z nami. Ze mną, na dobre i złe. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału. Lajki, komentarze. Będą mnie śledzić na bieżąco. Jedziemy na Kielce. Będę chyba cześć. Nowy. No, konkretne. Kuźwa, borowikowanie. Dokładnie. Ja 318 sztuk. Wystarczy bez kitu iść tylko z krajem. Tak.